powstała w Szczerpolu. Organizuje tam przestrzeń w sposób, który dalece wykracza poza tylko i wyłącznie rolę komunikacyjną. Mam nadzieję, że mieszkańcy zauważą nie tylko zalety tego systemu komunikacji, który powstaje, ale tego otwarcia przestrzeni terapeutyckiej martwa. W grudniu zeszłego roku ogłosiliśmy przetarg, w styczniu otworzyliśmy oferty. Okazało się to o tyle szczęśliwym zabiegiem, że mieliśmy 9 firm, które były zainteresowane budową. Mogliśmy wybrać najkorzystniejszą i to znacznie poniżej kosztorysu inwestorskiego. To jest bardzo ważna droga, która łączy dwie drogi, Zakładową i ulicę Graniczną, ulicę Gimnazjalną, przepraszam. To jest kwota ponad 1 200 000 złotych, ale droga, która łączy dwie ulice i szpital. I to jest bardzo ważne, aby ten dojazd do szpitala był jak najlepszy, jak najszybszy. Dlatego ta decyzja była dla mnie oczywista, żeby ta inwestycja znalazła się w grupie inwestycji, które należy dofinansować. Dziś już widzimy drogę w trakcie budowy, dlatego też cieszę się bardzo, że w momencie podpisywania umowy tak naprawdę widzimy jej szybką realizację. Cieszę się również, że gmina Końskie dba o rozwój swojej infrastruktury i w kolejnym naborze, kwietniowym naborze, również są wnioski z gminy Końskie, jest ich 8. Oczekują na rozpatrzenia już, na podpis pana premiera. Mam nadzieję, że ten podpis będzie i wszystkie 8 dróg będą mogły znaleźć się również w trakcie realizacji. Wiem, że gmina jest przygotowana, co jest bardzo, bardzo ważne i jeżeli tylko ta decyzja będzie mogła przystąpić do realizacji zadań. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest bardzo ważne. Tu oprócz bezpieczeństwa przy tym zadaniu, oprócz bezpieczeństwa na drogach, to mamy również bezpieczeństwo zdrowotne, bo szybki, sprawny dojazd do szpitala. Rzecz bardzo cenna, dlatego też nie mam wątpliwości, że środki finansowe z budżetu państwa są bardzo dobrze wydane. Jeszcze przypowiedzieć, ile to jest procent do dofinansowania? To dofinansowanie dzisiaj to jest 50%, a więc wartość inwestycji to jest prawie 2 300 000 złotych.